W studiu rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Sędziowie pójdą do sądu yy, procesować się z Polską Fundacją Narodową? No, trudno powiedzieć, czy rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie, bo mamy przykłady, że jak sędzia wygrywa, jak ktoś naruszy jego dobra osobiste, jak my to mówimy, to później i tak politycy mówią: No tak, to jego koledzy sądzili te sprawy. No, Więc... Sędziowie sobie nie ufają nawzajem? Nie, my sobie ufamy, ale czasem efekt w opinii publicznej jest taki: no tak, sędzia ich sądził, dlatego wygrali. No bo Ta... mamy głos Krajowej Rady Sądownictwa, yy, która stanowczo protestuje przeciwko temu, jak wygląda kampania medialna, billboardowa prowadzona przez Polską Fundację Narodową. Czy poza moralnym poczuciem, że coś zrobiliśmy, państwu ten, to stanowisko coś daje? No myślę, że przekonywanie opinii publicznej jest dla nas dzisiaj najważniejsze, dlatego że to społeczeństwo tak naprawdę może obronić dzisiaj niezawisłe sądy. Nie możemy liczyć na prokuraturę, bo nawet gdybyśmy złożyli doniesienie, to pewnie zostałoby wyrzucone do kosza. Czyli ten protest to jest głos do obywateli. Stańcie w naszej obronie, żebyśmy nie byli chłopcami do bicia, jak czytam w, w tytule konferencji, którą pan na jutro zapowiada? Myślę, że to jest tego obywatelu zobaczyć, jaka jest prawda, bo myślę, że tu chodzi właśnie o to, żeby obywatel wyrobił sobie zdanie, bo dzisiaj jest jak gdyby przedmiotem manipulacji, to co się pokazuje to po prostu kłamstwo i manipulacja oraz obrzucanie błotem. No to na tę kampanię zareagował na przykład prezes sądu w Świdnicy, który napisał, że na plakatach pojawiła się nieprawdziwa informacja, jakoby sąd w Świdnicy właśnie wypuścił na wolność pedofila, który po wyjściu na wolność skrzywdził kolejne dziecko. No w prasie potem pojawiły się wyjaśnienia, że chodzi nie o sąd w Świdnicy, ale o sąd we Wrocławiu. Świdnicy... No tak, ale to nie tylko o, 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 chodzi o to, że sąd wypuścił, bo ja słyszałem już, będziemy to ustalać oczywiście, że to właśnie sąd chciał przyjęcia, tylko tutaj kwestia zakładów karnych, które, że tak powiem, nie wykonały należycie swojego obowiązku, ale ja muszę to sprawdzić, bo my teraz mamy tak, takie zadanie, żeby... Każdy ten opisany przypadek, część już zidentyfikowaliśmy, yy, odkłamywać. Ale te... czy sędziowie ze Świdnicy mogą pójść na podstawie tego, co zobaczyliśmy na billboardzie, do sądu i się procesować z Fundacją Narodową? Yy, no w moje... ja, ja, ja twierdzę, że tak. Wyobraźmy sobie, że ktoś mówi, że to pan ukradł samochód, a tu się okazuje, że nie pan, tylko pański sąsiad ukradł. Więc jest to jednak yy, troszkę inaczej. Yy, a, ale ja odradzam sędziom procesowanie się. To jest sprawa dla prokuratora, dlatego że mamy fundację założoną z pieniędzy wszystkich Polaków, bo to jest to, co płacimy w gazie, w paliwie. Nasze narodowe skarby zrzucają się na tą fundację. Ona ma promować Polskę. No i wicemarszałek Sejm mówi reklamę. dzisiaj, Polska Fundacja Narodowa działa zgodnie z prawem. No tak, zobaczmy, ma promować dobre imię Polski. Przyjeżdża przedsiębiorca, ogląda billboardy, wchodzi do internetu i patrzy, że właściwie no, Polska to jedno wielkie bagno, zwłaszcza jeśli chodzi o tą sferę wymiaru sprawiedliwości. Wszystkie statystyki europejskie, które nas plasują na dobrych miejscach w Europie, jeśli chodzi o wymiar miar sprawiedliwości, niezawisłość walkę z korupcją, czy też nawet te potworna długość postępowania. To jesteśmy 12-13 miejsce na 27 krajów. I nagle taki przedsiębiorca widzi, że jednak jest dramat. To on bierze walizki, bierze swoje pieniądze i mówi, ja tu firmy zakładał nie będę. No i czyta w internecie na stronach kampanii tak. Pijany sędzia wszczynał bójki w nocnym klubie. Dalej, sędzia ze Szczecina próbował ukraść z marketu budowlanego łącznik do wiertarki. Albo sędzia z Żerardowa ukradł na stacji benzynowej 50 zł. Mhm. Czy sędzia, który wszczynał bójki w nocnym klubie, może być dalej sędzią? Ja, ja myślę, że jeżeli te fakty się potwierdzą, to musimy zobaczyć, jak został ukarany. Ja osobiście jestem za surowym karaniem tego typu występków czy przestępstw u sędziów. I to no się a spoty dzieje. kampanii Sprawiedliwe Sądy zawierają taki oto przekaz. Są sprawy, gdy sędzia coś nabroił niezgodnego z prawem, taki sędzia Bach pokazuje legitymację sędziowską i puszczają go wolno. No właśnie. Czy to jest nieprawda? To jest w wielu przypadkach absolutna nieprawda. A nie ma przypadków, że sędziowie zasłaniają się immunitetem sędziowskim? Jest, ale później wylatują z pracy za to i mają wilczy bilet we wszystkich zawodach prawniczych, bo takie przypadki. Też znamy to ile spraw dyscyplinarnych toczy się w sądach przeciwko sędziom właśnie? Chcę wrócić jeszcze do, do tych spotów, dlatego że pan poruszył te przykłady. Ale nie uciekajmy od tego pytania. No, bardzo proszę. Nie, nie uciekajmy od tego pytania. Ja wiem, że w przeciągu około 4 lat wyrzuciliśmy 12 sędziów z zawodu. Takich spraw jest kilkaset. Natomiast proszę pamiętać, że to Czyli są. na kilkaset spraw w ciągu kilku lat kilkunastu sędziów zostało wyrzuconych no tak, z tak, Tylko proszę pamiętać, że to są kategorie bardzo różne. Najczęściej największą liczbę spraw dyscyplinarnych stanowią sprawy, kiedy sędzia nie pisze uzasadnienia w terminie. I dlaczego? Musimy zadać sobie pytanie, jak sędzia ma 400, 600, niektórzy 1000 spraw jednocześnie na biegu. I bierze urlop wypoczynkowy, żeby wypisać się z uzasadnień i po prostu zabiera akta do domu i nagle ma opóźnienia. To i tak sprawa kończy się w sądzie dyscyplinarnym. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje taką statystykę z lat 2011 15 Do sądów dyscyplinarnych dla sędziów trafiło 309 wniosków. Najczęściej stosowana była najmniej uciążliwa kara, upomnienie w 90 przypadkach, czyli ponad 1 czwarta spraw. Z powodu przedawnienia umorzono 18 spraw. 6%, 43 sprawy zakończyły się uniewinnieniem. Przedawnienie w sprawach dyscyplinarnych, panie sędzio? No tak, ale proszę, proszę zwrócić uwagę, że sprawy dyscyplinarne mają zawsze niższy okres przedawnienia. On teraz został wydłużony do pięciu lat. I to no, jest za mało, żeby sprawę wyjaśnić? No, ale proszę mi wierzyć, że w przypadku obywatela Kowalskiego też dochodzi do tego, że sprawy się przedawniają. Ja natomiast chcę wrócić jeszcze... Nie, to co musi zrobić sędzia takiego, żeby został wykluczony ze środowiska sędziowskiego? No nie, no, jednak te, te 12 spraw to mamy jednego sędziego na przykład wykluczonego za to, że nie pisał uzasadnień w terminie. Za to. Sędzia który jedzie pod wpływem alkoholu, wykluczony. Bo pamiętajmy o tym, że to nie są sprawy karne. Bo tam, gdzie sędzia dopuścił się poważnego przestępstwa, to on jeszcze dostaje wyrok karny, e, gdy na przykład dopuścił się korupcji. E, więc to są tylko sprawy dyscyplinarne. I teraz zadam proste pytanie. Proszę mi pokazać, ilu dziennikarzy, lekarzy, nauczycieli w trybie dyscyplinarnym jest usuwanych rocznie z zawodu. A to jest argument, oni stosunku? też pracą, oni też Nie, biją. nie, nie. nie, nie. Panie to sędzio. jest argument taki, że sądy dyscyplinarne sędziowskie są relatywnie Moim zdaniem najbardziej surowe w stosunku do innych ważnych zawodów w naszym kraju. Tylko że sędzia to jest szczególny wyjątkowy Zgadza zawód się. i powinien się wykazywać Ale proszę zwrócić uwagę. Tu się pewnie tak. zgodzimy panie M sędzio. Ale mamy pytanie konkretne. Mam jawne postępowanie dyscyplinarne i wydajemy zbiór orzeczeń dyscyplinarnych co roku opisując te sprawy, a one są zebrane z kilkunastu lat. Połowa to są kłamstwa. Czy sędzia kłamstwa mówi pan o połowie w tej Tych kampanii. przypadków? Tak. Tam są podane y, informacje za mediami. Rozumiem, że media kłamały. No nie, proszę zwrócić uwagę. Mam ja, ja Podam panu przykład sędzi, która ukradła spodnie. Osoba, która od 12 lat przebywa w stanie spoczynku, jak my to mówili, czyli na sędziowskiej emeryturze. Spodnie za 129 zł. No właśnie. Sądziła w bardzo ciężkim wydziale najtrudniejsze sprawy karne. Przechodzi załamanie nerwowe w związku z tym, że no po prostu czasem ta praca nas. Po prostu emocjonalnie przerasta, wpada w ciężką chorobę, która jest do dzisiaj. I tą osobę pokazuje się dzisiaj jako złodziejkę spodni, nie patrząc na to, że od 12 lat nie pracuje czy nie jest po prostu ciężko chora. I to jest obrzydliwe. Sędzia, wobec którego toczy się postępowanie dyscyplinarne, orzeka na bieżąco? Jest różnie, dlatego, że mamy taką zasadę, że zawieszamy sędziego w czynnościach, ale to decyduje kolegium sądu, sąd dyscyplinarny. Więc jeśli te, te wyczyny sędziego są poważne i kwalifikują się jako przestępstwo, regułą jest, że sędzia jest zawieszany w czynnościach i do czasu obsądzenia go nie może sądzić. Sędzia Waldemar Żurek jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w serwisie interia.pl. Zapraszam.